Słuchacie podcastu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Dwukropek Badacz-Badaczka, stworzonego, by rozmawiać ze znawczyniami oraz znawcami języków i literatur, kultur i sztuk, mediów, filmu i teatru. Zapraszamy do rozmów w zakątkach Kolegium Majus przy Fredry 10 i do tego, by poznać się lepiej. Nie tylko od naukowej strony. Cześć dla słuchaczy i słuchaczek 2. Z tej strony Tosia Tosiek. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć Grzegorza Ziłkowskiego, profesora w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM. Pan profesor jest autorem książek o Piterze Bruku i Jerzym Grotowskim, a także osobą odpowiedzialną za polskie tłumaczenia ich publikacji. W latach 2004-2009 był dyrektorem programowym ośrodka Grotowskiego, a następnie Instytutu imienia Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Kierownik Biura Poszukiwań Teatralnych oraz Teatru Rosa w Poznaniu, wraz z którym wyreżyserował dwa spektakle teatralne: Tazm Milczenie Światła i Serce Cisza Wieloboku. Poszukiwacz i badacz teatru, nauczyciel i instruktor aktorski. Stypendysta The British Council, Miasta Poznania, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Fulbrighta. Najnowsza monografia jego autorstwa, czyli Okrutny teatr samospaleń, protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej z roku 2018, powstała w ramach programu Opus Narodowego Centrum Nauki. Jest mi miło, że przyjął pan profesor zaproszenie do naszego podcastu i nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że to właśnie mnie przypadło jego prowadzenie, bo teatr to bardzo bliska mi rzecz, zjawisko, a swoją fascynację Grotowskim zaczynałam na przykład właśnie od lektury pańskich oraz profesora Kosińskiego książek, także bardzo się cieszę, że to akurat na mnie maszyna losująca w tym odcinku wyrzuciła. Tradycyjnie na początku chciałabym zacząć od początku. Czyli skąd w Pańskim życiu teatr i skąd przy tym teatrze Poznań? Bo przecież pracę magisterską pisał Pan na Wydziale Wiedzy o Teatrze Warszawskiej PWST, a dzisiaj Akademii Teatralnej. No, nieźle się zaczyna, że trzeba aż tak daleko wstecz pójść. To dobra, no to pójdziemy bardzo daleko wstecz i ja moje takie pierwsze wspomnienia, które gdzieś się zapisały w pamięci, są związane z dzieciństwem. I z tym, jak uciekałem z domu. Rzeczywiście to było nawet dosyć groźne, w takim sensie, że moja mama była przerażona, jak znikałem na, na całe popołudnie. Ja miałem kilka lat, dosłownie 3-4 lata. Zdarzały się też takie historie, że, że przywożono mnie tam do, do, do domu. To znaczy, jak jacyś kierowcy, nyski czy żuka. Widzieli jakiegoś małego brzdąca przy drodze, i, no i pytali wtedy: prawda, A czyj ty chłopcze jesteś? I tak trafiałem z powrotem do domu. Ale to świadczy o tym, że gdzieś tkwiła taka potrzeba w tym małym dziecku szukania czegoś, prawda, to znaczy czegoś, czegoś więcej, czegoś innego, czegoś, co, co, co nie jest na miejscu, czegoś, co, co znajduje się gdzieś nie wiadomo gdzie. I ta, jak się potem okazało, był takim właśnie miejscem, gdzie to, to coś, co nie wiadomo, gdzie jest, coś, co jest za horyzontem, coś, co gdzieś do, do czegoś się dąży, a nie do końca się do, do tego dociera, czy nigdy się do tego nie do, nie do końca dociera. To, to właśnie w teatrze jest taka, taka przestrzeń, gdzie czegoś takiego można szukać. Tak, tak, tak się okazało. Ja pochodzę ze żnina, to jest mała miejscowość na pałkach między Gnieznem a bydgoszczą. I w połowie lat 80. pojawił się młody polonista. On się nazywał Jerzy Lach. Później zresztą zrobił karierę w teatrze i ostatnio prowadził warszawską operę kameralną. Był dyrektorem tego miejsca. I on nas, nas licealistów, bardzo, że tak powiem, zainicjował. Zgromadził nas. Myśmy byli w takim, w takim okresie buntu. Bo to, był, to były lata 80., tuż po stanie wojennym. Jeździliśmy do Jarocina, słuchaliśmy muzyki rockowej. To gdzieś tutaj. To znaczy, rzeczywiście tak jest, że, że na po drodze życiowej, na drodze życiowej, spotykamy ludzi, którzy, no, który, którzy właśnie zmieniają tor tej, tej wędrówki. I tak było w przypadku tego tego polonisty. Myśmy współpracowali nad kilkoma przedstawieniami. Ten teatr nazywał się, to był teatr imienia Alberta Tisson. E, oczywiście długa, długa, długa historia. E, I tak się po, potoczyło, że myśmy w, zrealizowali wtedy w liceum sztukę Petera Weissa. E, Męczeństwo i śmierć Jean Paul, Paul Marat'a, e, wystawione przez Marquisa de Sade w ośrodku w Charenton. E, wszyscy znają tą sztukę pod tytułem Marat Sade. I to była rzeczywiście no, taka formacyjna zupełnie historia z tym teatrem i z, z, to, z tym nauczycielem, i z tym przedstawieniem bardzo, bardzo ważne doświadczenie, które popchnęło mnie w stronę Akademii Teatralnej, to znaczy wtedy ta szkoła się nazywała Państwową Wyższą Szkołą Teatralną w Warszawie. Zdawałem na wydział wiedzy o teatrze i tak się, tak się stało, że. Że to wszystko się udało. To były, to były takie trzystopniowe eliminacje. Bardzo, bardzo dziwne te egzaminy wstępne były. To może dlatego, że, że wykładowcy troszeczkę zazdrościli tej aury, która towarzyszyła egzaminom wstępnym na wydział aktorski, a tam się działy bardzo różne dziwne rzeczy, proszę mi wierzyć. Więc tych, tych przyszłych teatrologów, czy krytyków teatralnych, czy, czy ludzi zajmujących się teatrem w taki czy inny sposób, również próbowano przeczołgać na tych egzaminach wstępnych. Bardzo to było rzeczywiście zabawne. Teraz o tym myślę z, właśnie w taki sposób, ale wtedy nie było nam do śmiechu, bynajmniej. No i cóż, to, to było wspaniałe doświadczenie studiowanie w Warszawie w, w pod koniec lat 80. i na początku lat 90., czyli w tym czasie przełomu w Polsce. Te studia w ogóle się zaczęły w ten sposób, że prawie że no, no, no właśnie, nie mogliśmy wystartować, bo za, za, zaczął się rok akademicki od strajku studenckiego. Te studia były fantastyczne, dlatego że władze dziekańskie Wydziału Wiedzy o Teatrze były otwarte na nasze potrzeby. I myśmy mieli taką potrzebę, żeby zaprosić do, na nasze seminarium magisterskie osobę, która nie była zatrudniona wtedy w PWST to Buleszek Kolankiewicz. I myśmy chodzili do niego na zajęcia na Uniwersytet Warszawski, mówię myśmy, bo to było kilka osób, które chciały u niego pisać prace magisterskie. No to były, to były zupełnie szamańskie seanse na tych jego zajęciach, chociaż zaczynały się te seminaria w sposób powiedziałbym taki bardzo, bardzo tradycyjny i z takimi dobrymi radami. Mianowicie Leszek, teraz jesteśmy na ty, więc pozwolę sobie w ten sposób. Leszek mówił o tym, żeby mieć blisko siebie wszystkie możliwe słowniki, to znaczy, żeby one były w zasięgu ręki. To znaczy, żebyśmy nie musieli wstawać i chodzić po te słowniki, bo na pewno nam się nie będzie chciało nic, nie będzie nam się chciało sprawdzić tego, co tam. Co by tam należało sprawdzić, więc żeby to mieć w zasięgu ręki. Taki był początek tych, tych seminariów, no ale potem to szło oczywiście w stronę zupełnie szamańską. Przypomnę, że Laszek Kolankiewicz to jest badacz, który zajmował się kultami transowymi w różnych miejscach na świecie, przede wszystkim w Brazylii. Myślę tutaj o obrzędach Candomblé. I oczywiście był współpracownikiem Grotowskiego i. I tak naprawdę jest moim przekonaniem najwybitniejszym znawcą tej twórczości więc ja, tej twórczości i tej, tej, tej pracy, którą Grotowski prowadził. Więc, jak pani powiedziała, że czytała moje, moje teksty i y, teksty profesora Dariusza Kosińskiego, Darka, y, to chciałem powiedzieć, że, y, y, no, że byłoby lepiej, gdyby pani czytała Leszka Kolankiewicza zdecydowanie. Mnie y, y, zabrały moje przygody tego Grzesia, który uciekał za różne opłotki. Zebrały mnie te, te, te ścieżki i poprowadziły do, do gardzienic. Tak się stało, że Paul Allain, profesor, który, z którym przyjaźnię się do dzisiaj, on jest profesorem na University of Kent w Canterbury. Paul Allain wymyślił sobie taki projekt, po tym jak zobaczył te gardzienice w Anglii, jak brał, brał udział w warsztatach. Coś ważnego się w nim zdarzyło podczas tych spotkań z gardzienicami, i spektaklowych i warsztatowych, i wymyślił sobie taki projekt, on to nazwał Polish Theatre Project, który polegał na tym, żeby przyjechać do gardzieni z grupą aktorów angielskich, znaleźć kilka osób w Polsce, aktorów, osób, które chciałyby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, pracować w gardzienicach pod okiem tego zespołu. Potokiem również Włodzimierza Staniewskiego, szefa Gardzienic w tamtym czasie i do dzisiaj, prawda, pełniącego tę te, te funkcję. I tą trasą Gardzienic podążyć potem na Rubierze wschodniej Polski, na Białstoczczyznę, na Suwalszczyznę i tam pokazać te przedstawienia, które przygotowywaliśmy. I to było nieprawdopodobnie ważne dla mnie doświadczenie, bo ja dzięki temu miałem e, możliwość kontaktu z Gardzinicami od środka. Oni wtedy pracowali nad spektaklem Karmina Burana. Ja wiem, że w tej chwili Gardzinice e, mają złą prasę, i e, absolutnie to rozumiem. E, I bardzo się solidaryzuję z tymi osobami, które e, e, doświadczyły nadużyć w tym teatrze. Natomiast przypomnę, to było w latach. E, 91 rok, 92 rok, kiedy, kiedy ja tam się znalazłem. Myśmy tam byli kilka miesięcy i tak jak mówię, mieliśmy okazję pracować z tym zespołem bardzo, bardzo blisko. Kilka takich warsztatów odbyliśmy z nimi, czy oni odbyli z nami, no, ale proszę sobie wyobrazić zespół, nasz zespół to było kilka osób, 7-8 osób. Zespół Gardzienic to też było 7-8 osób i nagle na warsztatach nie było jednego prowadzącego, tylko 7 różnych osób, które prowadziły zajęcia i miały dla nas mnóstwo czasu. Dostaliśmy tam piekielny wycisk fizyczny również. No i potem ta podróż zakupionym przez Pola Alejna Fordzikiem po, po Kurpiach, po Białostocczyźnie, Suwalszczyźnie, dotarcie do, do Grabarki, do, do Kruszynian, do do Bo Bochonik, czyli kontakt z tą kulturą tatarską, kontakt z takimi, powiedziałbym, pozostałościami tej dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, prawda, czyli z tej Rzeczypospolitej, gdzie mniejszości na narodowościowych, językowych, religijnych było bardzo dużo. Też odwiedziliśmy fo formujące się wtedy pogranicze, czyli ośrodek pogranicze prowadzony przez Krzysztofa Czyżewskiego, absolwenta tutaj, prawda, naszej polonistyki. Więc to było nieprawdopodobnie ważne doświadczenie. Mógłbym godzinami oczywiście opowiadać o, o, o tamtych czasach, ale pokazuje, że, że ta droga do, do tego, żeby znaleźć się tutaj w Poznaniu, na, najpierw w zakładzie dramatu i teatru, potem w katedrze dramatu, Teatru i Widowisk, a potem na końcu w Instytucie Teatru i Sztuki i Mediów, wiodła przez praktykę. Wiodła przez spotkania z bardzo różnymi ludźmi, związana była z życzliwością bardzo wielu ludzi, z taką otwartością. Wśród tych osób na pewno muszę, uważam, że to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć, wśród tych osób znajduje się pani profesor Dobrochna z tutaj z naszego środowiska, która przygarnęła mnie troszkę, tak to nazwijmy. Ja po, po swoich studiach przez rok studiowałem w Wielkiej Brytanii na stypendium British Council. Przed wyjazdem na to stypendium spotkałem się z panią profesor, ona tutaj budowała wtedy zespół i powiedziała, że po powrocie bardzo chętnie widziałabym mnie w tym zespole, żebym startował na studia doktoranckie. I tak się. Tak się to stało. Ale właśnie, bo powiedział pan o em, takiej perspektywie organicznego doświadczenia teatru i też na takich historycznie istotnych scenach, które faktycznie młodego adepta, czy to dramatu, czy to sztuki aktorskiej musiały przeczołgać przez najróżniejsze doświadczenia, e, czyli pan profesor powiedział bardzo dużo o praktyce. E, I ja chciałabym zapytać o kwestię takiej wagi e, najcięższej zapewne, czyli właśnie o miejsce styku dwóch aspektów teatralnej materii, scenicznej praktyki i teorii, Um, bo mam wrażenie, że pewną wypowiedzią o charakterze programowym, a nie jedynie programem do spektakli, są teksty od serca, które stanowią część większe, większego wydawnictwa, czyli Dwugłosu o Ciszy, publikacji towarzyszącej poszukiwaniom teatralnym kierowanej przez pana pracowni Rosa. I muszę przyznać, że jej lektura zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie i też pozwoliła wrócić pamięcią do jakichś własnych przygód i procesów scenicznych. Ale nie mogłam pozbyć się wrażenia, że. Takie praktyczne badanie granic pomiędzy rzemiosłem a sztuką, które zresztą pan rozważa jako problematyczny, czy też tropienie, jak sam pan pisze, realności innego wymiaru egzystencji, to cytat, która stanowi sens i istotę teatru, że te wszystkie plany one jakoś nie mieszczą się w uniwersyteckich murach, że do nich nie pasują, bo się przecież wymykają szkiełku i oku. A nie bez przyczyny wielcy twórcy teatralni z XX wieku z Akademii uciekali? A pan jest akademikiem prowadzącym teatralne laboratorium. To gdzie, gdzie tu jest zgoda? Jak to ze sobą połączyć? I jak pan profesor to ze sobą łączy? Hmm. No dobrze, to jest świetne pytanie. Tu mi pani tutaj podsunęła takiego fajnego wierzchowca, na niego tu teraz wskoczę i będę cwałował i galopował do przodu. No właśnie, czy, czy da się strzelać jednocześnie z dwóch łuków, prawda? To nie jest taka prosta historia, to nie jest taka prosta sprawa. Ja nie mam, nie mam na to przepisu. Ale powiem tak, że bardzo mi się podoba ten tytuł państwa cyklu, że to jest badacz-badaczka, a nie naukowiec-naukowczyni. Bo ja niekoniecznie się identyfikowałbym z taką personą naukowca, tak? Badacz tak. Badacz tak. Naukowiec. No nie wiem. Naukowiec to brzmi tak bardzo poważnie i tam jakaś nauka w tle majaczy, a jak nauka to jakieś metody i metodologie i, i, i to wszystko musi być bardzo takie ustawione na jakichś bardzo solidnych podstawach, a badacz to jest taki trochę majster klepka, to jest ktoś taki zaprawiony w jakichś bricolarzach, to rozmontowuje, bo go ciekawi, jak to radio jest skonstruowane, potem nie wie, jak je złożyć z powrotem. To jest ktoś taki ciekawy, właśnie, tak? To znaczy taki ktoś, kto, kto no, chce eksplorować. Ja słuchałem teraz, dosłownie wczoraj, bardzo pięknej rozmowy zrobionej przez BBC. To była rozmowa Glendy Jackson, wybitnej angielskiej aktorki. U, u po, początku jej kariery znajdowała się współpraca. Z Peterem Brukiem właśnie. I ona po latach, dosłownie teraz, tak w 2021 roku odbyła rozmowę zdalną. Wiadomo, jest pandemia. Właśnie z Peterem Brukiem. No proszę sobie wyobrazić, on, on się urodził pierwszego dnia wiosny w 25 roku, czyli ma 96 lat i zachowuje nieprawdopodobnie ogromną jasność umysłu. prawda? On mówi tam tak, że Reżyser, tak? Reżyser, artysta, to jest, to jest fatalne słowo. On nie chce być reżyserem, on nie chce być postrzegany w ten sposób. No, po angielsku to jest wiadomo, to jest director. Director to on mówi to w przedsiębiorstwie. No i tutaj Glenda Jackson go pyta, no a jakby, jakbyś, Peter, ty widział swoje, swoją rolę, jakbyś sam siebie określał. No i wtedy on mówi, no, ja bym wolał mówić o sobie, że jestem guide, że jestem, że jestem przewodnikiem. To znaczy kimś, kto właśnie bada, kto eksploruje, kto się gdzieś tam zapuszcza i potem zaprasza, czy, czy jednocześnie zaprasza ze sobą na te, na te wyprawy innych. I mam wrażenie, że to moje podejście, ono jest w jakimś sensie podobne. Oczywiście zachowując wszystkie proporcje, prawda? No bo wiadomo, Peter to jest to jest no potężna skała, prawda? To jest potężna góra. W pracowni Rosa, rzeczywiście pracowaliśmy bardzo, bardzo intensywnie kilka lat z maszkimm zakrzeskim Marysią Bogdziewicz. Pracowaliśmy nad dwoma przedstawieniami, ale jednocześnie pracowaliśmy też nad, nad podejściem do, do wyszkolenia aktorskiego. To było w pewnym sensie koniecznością, dlatego, że musieliśmy wypracować nowy język, ale też... Uformować te osobowości aktorskie, które drzemały w tych, w, tych, w, tych, w tych ludziach. Troszkę brałem przykład, nieświadomie czy świadomie, czy, 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 czy jakoś tak to się ułożyło. Troszkę brałem przykład z tych reżyserów, którzy, żeby spróbować powiedzieć coś od siebie, musieli wykształcić swoich własnych aktorów. Ja nie mówię, że, że w przypadku tej dwójki to byli moi aktorzy. Nie, ale pewien rodzaj wypowiedzi, którą chciałem wyrazić, do tego potrzebne było zupełnie inne podejście do, do pracy teatralnej, aktorskiej. I tutaj te, te poszukiwania w pracowni Rosa na, na, na to były nastawione. Myśmy zrobili dwa przedstawienia. Jedno z nich to był Tazm Milczenie światła pani wymieniła te tytuły. Za tym przedstawieniem stoi książka To okrutne, nieobecne światło Tahara Benjauna. To jest opowieść o okrutnym. W więzieniu w Maroku, które rzeczywiście istniało w latach 70., -tych, 80., -tych, na początku lat 90., w którym to w więzieniu znaleźli się niedoszli spiskowcy i zamachowcy na życie króla Maroka Hasana II. Bez dostępu do światła grupa kadetów bezterminowo, bez wyroku, znajdowała się w tym więzieniu. Jeden z tych ocalałych więźniów, bo bardzo wielu z nich zmarło, Bądź oszalało. Jeden z nich przekazał tą historię, swoje wspomnienia pisarzowi marokańskiemu znanemu. W Polsce wydaje mi się też z innych książek, bo tłumaczona była między innymi ta bardzo ważna książka. Wiem, że niektórzy nauczyciele języka polskiego wykorzystują ją, ją na swoich lekcjach. Mam tutaj na myśli książkę pod tytułem Co to jest islam? Także ten, ten spektakl, i, i potem powstało serce: serce cisza wieloboku na motywach dramatu uwada libańskiego dramatopisarza. Ja kiedyś w nocy, nie mogąc spać, surfowałem w, 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 po kanałach telewizyjnych i w pewnym momencie przykuła moją uwagę takie obrazy i sytuacje, z, sceny z filmu. Który obejrzałem gdzieś od połowy, prawda? To przezrzuciłem jeszcze kanał na następny, ale potem po chwili wróciłem i już obejrzałem ten film do końca. To był film pod tytułem Pogorzelisko, wyreżyserowany przez Denisa Villeneva. Natychmiast, na drugi dzień, znalazłem ten film, kupiłem DVD, i obejrzałem w całości i to było zupełnie dla mnie jasne, że, że, że muszę coś z tym zrobić, bo to jest film no, niezwykły zupełnie, przepiękny, bardzo ważny jak się potem okazało, oparty na dramacie. I ten dramat y, był publikowany w Polsce, dotarłem do niego, dotarłem do wersji francuskojęzycznej, angielskojęzycznej i potem zacząłem pracę z tym tekstem, zrobiłem rodzaj adaptacji. Także y, te dwa przedstawienia y, jakoś ze sobą korespondowały i stworzyły rodzaj takiego dwugłosu o ciszy, czyli paradoks, prawda, jak można mówić o ciszy. Wisława Szymborska nam przypominała w swoim wierszu, prawda, że to jest takie najdziwniejsze słowo, bo jak tylko je wypowiem, słowo cisza, to natychmiast ją zniszczę. Także może nie powinienem mówić więcej o ciszy. <grymne> <grymne> Wspomniał Pan o tym, w jaki sposób Peter Brook się bawi z terminologią e, i że faktycznie wolałby być przewodnikiem niż reżyserem, a pan z tego, co wyczytałam, e, pisze o nie -reżyserowaniu. to też e, pewne odbicie. E, I stąd e, też już o tym Pan profesor wspomniał: o jakiejś próbie stworzenia sobie zespołu i wyciągnięcia jego scenicznego potencjału z jakiejś grupy, która się pojawia, i która musi wejść w, w osobną rzeczywistość e, kre kreowaną na scenie. Ta kwestia łączy się z pytaniem o odpowiedzialność, bo przecież ostatnie kilka miesięcy to. Dziesiątki wypowiedzi młodych aktorek i aktorów dotyczących doznawanej przez nich przemocy w szkołach teatralnych i w teatrach. Wspomniał Pan, profesor, o Gardzienicach, więc to nie tylko dotyczy młodych zespołów, ale też różnych zaszłości i praktyk wcześniejszych. Oczywiście impulsem do tego wszystkiego był tekst Anny Paligi z PWSTV i Te Łodzi. Innych nazwisk wymieniać nie będziemy, bo wiemy, że to problem nie jednostkowy, a strukturalny, którego obecności, jak się dzisiaj okazuje, wszyscy jakoś tam byli świadomi, ale Jakoś też tak się działo, że nikt wiele z tym nie zrobił przez dekady ale to też taki zarzut, który kieruje w stronę samej siebie i swojego środowiska. I ja pomyślałam już wcześniej o zadaniu panu tego pytania przy lekturze cząstki o powinnościach z tekstu, z tekstów od serca, bo przecież tam o nieunikaniu odpowiedzialności i zostawianiu miejsca dla tych, którzy przyjdą po nas jest mowa. A pan wspominał o tym, że pracował z osobami młodymi, ze studentami o nadal kształtującej się wrażliwości, czyli z takim materiałem ludzkim niezwykle kruchym. I chciałam pana zapytać, jak to z tym e, zadaniem, z młodością w teatrze jest, jak to z tym niereżyserowaniem młodego zespołu, który dopiero co w daną rzeczywistość danego dramatu jeszcze tak, e, tak trudnego musi wejść. Czy to jest tak, że młodość skacze na głęboką wodę, bo ją fascynuje możliwość samobadania na scenie, czy może do takiego skoku jest e, popychana, bo ją stać na, na spore poświęcenia? I jak to z pana doświadczenia powinno się pracować z aktorem na scenie? I też jeszcze tylko jedna taka rzecz, która mnie strasznie zaintrygowała. Pisał Pan o tym, że teatr posiada w sobie pewną konieczność i tą koniecznością jest bezlitosność. No tak, to jest cały ogromny kompleks spraw, który Pani tutaj dotyka. Teatr ma bardzo wiele różnych wymiarów. Jest teatr, który jest teatrem ewidentnie stricte artystycznym, ale są też te działania, gdzie teatr jest narzędziem, jest wehikułem do, do przeprowadzenia. Zmiany społecznej. Teatr prowadzony w więzieniu. I oczywiście, broń Boże, nie chcę tutaj odejmować artyzmu tym, te, tej pracy, bo bardzo często ta praca ten wymiar również posiada. tak? Natomiast, jakby tutaj nie jest to taka kategoria, która jest, powiedziałbym, pierwszoplanowa. Natomiast w przypadku teatru, który Chciałby ten wymiar artystyczny wysuwać na plan pierwszy, czy on jest, powiedziałbym, głównym motorem w takiej pracy, to tutaj ta kategoria okrucieństwa czy bezlitosności jest rzeczywiście, w moim przekonaniu, bardzo, bardzo ważna. I tutaj oczywiście moje myślenie idzie w stronę Antoine Artaud, francuskiego wizjonera, który był takim, takim właśnie, no właśnie, poszukiwaczem jakiegoś innego wymiaru teatru. I siebie też w teatrze, gdzie jesteśmy bezlitośni w stosunku do samego siebie. Pozbawiamy siebie samych złudzeń, jakichś iluzji na temat samego siebie. Jeżeli tego typu proces przeprowadzamy, no to wiadomo, że ten proces jest okrutny. I teraz, idąc w stronę tego, o co Pani zapytała, jeśli chodzi o pracę z młodymi ludźmi. Tu jedno zastrzeżenie, bo ja może to niedostatecznie jasno wyeksplikowałem. Jak pracowałem z, z dwójką. Młodych ludzi w teatrze Rosa, czy z, jeszcze wcześniej w biurze poszukiwań teatralnych, czy potem w pracowni Rosa, to rzeczywiście były młode osoby. Natomiast ja nigdy tych osób nie szukałem. Nie robiłem naboru, nie, nie ogłaszałem jakiegoś, jakiejś możliwości rozpoczęcia pracy. Nie, to, był, to było tak, że te osoby znajdowały się w jakimś sensie same. Widocznie była w nich taka, taka potrzeba. Oczywiście ja mam dosyć taką apodyktyczną naturę i powiedziałbym nawet dyktatorską. Jednym słowem, jestem dosyć wymagający w pracy, zarówno w tej pracy naukowej, jak i w tej pracy artystycznej. Jestem dosyć wymagający, ale jak pani powiedziała o popychaniu. Tu natychmiast przypomniał mi się doktor Dolittle. Tam jest takie dziwne zwierzę w jednym z odcinków, czy w jednym z tomów tej, tej opowieści. Tam jest takie zwierzę, które nazywa się Push Me Puli. <grym> Tutaj trzeba bardzo dobrej ręki do tego, żeby zobaczyć, ile można popchnąć, a ile należałoby pociągnąć. Push, pull. Więc jeżeli konfrontujemy siebie samych z naszym systemem wartości, z naszą wrażliwością, z naszym podejściem do pracy, z naszą postawą. To tutaj trzeba ogromnego wyczucia pomiędzy tym, na ile możemy popchnąć kogoś w taką stronę, a na ile, możemy, a na ile powinniśmy pociągnąć. Pociągnąć? Co to znaczy? No, nie możemy pociągnąć kogoś, kto jest przed nami, w tamtą stronę. Tak? Musimy być przed tą osobą. Musimy jednym słowem zapuścić się samemu tam najpierw, żeby móc tą osobę pociągnąć za sobą, a nie popychać ją przed sobą, jak, jak przepraszam, nie przymierzając mięso armatnie, prawda? Czyli e, musiałem być okrutny i bezlitosny wobec samego siebie w pierwszej kolejności. To, co było dla mnie bardzo, bardzo ważne w tej pracy, to było to, żeby rzeczywiście pomóc wyłuskać ten potencjał, który jest w ludziach. OK, zawiesić wysoko poprzeczkę, tak żeby oni nie mogli prawie do tego doskoczyć. Jeżeli nie mogą doskoczyć, to samemu zamienić się w tą trampolinę, na którą mogą wskoczyć, odbić się od niej i rzeczywiście tą poprzeczkę przeskoczyć. Bo uważam, że tylko w ten sposób, w pracy artystycznej, a sądzę, że również w pracy naukowej, można zrobić coś, co, co ma wysoką jakość. Samego siebie pociągnąć za włosy do góry, wymusić na sobie jakiś rodzaj nadwysiłku czegoś, co, co, co wydawałoby się, że no, no nie jesteśmy w stanie tego zrobić, a potem się okazuje, a nie, 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 zaraz, zaraz. To jest, to jest możliwe w takim otoczeniu wśród bliskich osób, które są rodzajem bardzo przyjaznego otoczenia. Natomiast wracając jeszcze do tej, do tej kwestii, którą pani poruszyła, która wydaje mi się bardzo, bardzo ważna, to znaczy te kwestii, tej kwestii związanych z etyką w teatrze. Oczywiście jestem za tym, żeby żeby ten proces demokratyzacji pracy w teatrze i eliminacji wszelkiego typu nadużyć, żeby to eliminować. Natomiast pamiętajmy, że. Teatr to nie jest instytucja demokratyczna. Czy da się wszystko w teatrze zdemokratyzować? Nie wiem. Nie wiem. Dlatego, że z jednej strony, Mam w głowie oczywiście to, 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 tą, tą ideę Petera Bruka, tej wielowymiarowej wizji, że tworzenie spektaklu w teatrze no nie jest i nie powinno być wyprojektowaniem jakiejś jednostkowej wizji, tylko raczej jest to rodzaj współpracy, wsłuchania się w innych i na podstawie zespołowej pracy zbudowanie czegoś, czegoś no co posiada właśnie jakąś, jakąś wysoką jakość. Ale z drugiej strony, pamiętajmy, że lider w takiej pracy jest bardzo często potrzebny, troszeczkę jak, jak w peletonie kolarskim, prawda? ktoś, kto ciągnie ten peleton. Jak naj, jestem jak najbardziej za tym, żeby być bardzo wyczulonym na, na kwestie nadużyć i równości, tego, żeby nie, nie robić ludziom krzywdy po prostu. Żeby to nie było ufundowane na krzywdzie. To jest, wydaje mi się, podstawowa sprawa. Natomiast pamiętajmy o tym, że, że to niekoniecznie i nie, i nie zawsze musi się wiązać z tym, że, że skasujemy i odłożymy do lamusa takie myślenie o teatrze, gdzie, gdzie liderem są wszyscy. Prawda? Chociaż oczywiście historia teatru zna też te, tego typu zjawiska jak. Praca kolektywna, pisanie na scenie i tak dalej, i tak dalej, prawda? Ale powiedział pan profesor um, o bliskości um, i o działaniu z bliskimi osobami, co zresztą um, bardzo mnie urzekło, bo w części um, tekstów od serca pojawia się właśnie taka cząstka zatytułowana O teatrze, który powołuje do życia razem z bliskimi osobami. Myślę, że to, um, że to bardzo ciekawy patronat dla wszystkich tych rzeczy, o których pan pisał i które pan, pan profesor teraz powiedział. Um, bo byliśmy w mrokach, byliśmy w um, w potrzebie jakiegoś patronatu i jakiegoś prowadzenia myśli i artystycznej, i naukowej. I w toku naszej rozmowy już sporo takich nazwisk się pojawiło, bo to i profesor Dubrochna-Ratajczykowa, i Bruk, który mam wrażenie, że jakoś najczęściej nam się pojawia. I też właśnie miałam wrażenie, że to teatr bezpośredni w pana tekstach jest najistotniejszy. Ale czy jest ktoś? Kogo by pan profesor tak sobie wziął za swojego takiego duchowo-naukowo-teatralnego y, przewodnika, jako jednego, jedynego głównego? Hmm. Tak, to bardzo ciekawe pytanie. Tak się złożyło, że ta praca pracowni Rosa, ona się zakończyła w Chile, w Valparaiso, na Universidad de Playa An Ancha. Niezwykłe zupełnie miejsce. Hmm. Ja zaraz odpowiem. Y, zaraz odpowiem na to, na to pytanie, ale, hmm. ale chcę to, to powiedzieć. bo Niezwykle zupełnie miejsce, bo to Playa Ancha to jest, to jest taka, powiedziałbym, dzielnica Walparaiso, dosyć biedna, dosyć zaniedbana, gdzie co chwilę zdarzają się strajki studenckie. Jak myśmy tam przyjechali w 2017 roku, to ulice tej, tej dzielnicy. I też na kampusie były bardzo mocno naznaczone starciami studentów z policją. Tam studenci mają taką metodę protestu, że napełniają farbą prezerwatywy i rzucają nimi w policję. Myśmy tam pracowali razem z Maciejem Zakrzewskim, prowadziliśmy Acting Techniques Intensive Seminar, takie seminarium praktyczne, aktorskie, ponieważ tam na uniwersytecie szkoli się aktorów, tam nie ma szkół teatralnych w Chile, tylko. Na Uniwersytecie w Santiago i w Valparaíso są takie wydziały, gdzie można się uczyć aktorstwa. Mieliśmy dosyć dużą grupę, około 40 osób, i powiedziałem im, że, że muzyka, która, którą tam przywieźliśmy, a przywieźliśmy Motion Trio to jest taki trio, polski trio akordeonistów przepiękna muzyka, znakomita. Zależało mi na tym, żeby przywieźć coś z polskiej kultury, prawda? żeby pracować z polskim materiałem. Że jeden z tych utworów nosi tytuł Stars. Gwiazdy, to oni zadali mi pytanie, czy znam twórczość Patrycja Guzmana. Patrycja Guzman to jest filmowiec, który w ostatnim okresie nakręcił taką trylogię filmów poświęconych. No właśnie, to są. Ha, czemu one są poświęcone? One są, one są poświęcone kilku różnym rzeczom, które się są, są ze sobą splecione. No właśnie, bardzo trudno jest określić, tak przyspilić jednym słowem, czemu one, czego one dotyczą. Pojawiają się tam wątki dotyczące, oczywiście, historii. I tych tragicznych przeżyć związanych z dyktaturą Pinocheta. Ale z drugiej strony są to, powiedziałbym, wyznania bardzo głębokie wyznania kogoś, kto musiał się udać na emigrację i patrzy na swój ukochany kraj z daleka, bo Guzman mieszka we Francji, tęskni za nim i patrzy na te trzy główne przestrzenie w Chile, które są niezwykle takie emblematyczne, ale też niezwykłe od strony no, przyrodniczej, tak? na pustynię Atacama na Kordyliere i na Patagonię. Patrzy poprzez naturę, pa, patrzy poprzez kulturę, patrzy poprzez krwawą historię już nie tylko tą najbliższą, czy nie tylko związaną z dyktaturą Pinocheta, ale także z wymordowaniem Indian chilijskich. Część z nich tacy Indianie jak Mapuche na przykład do dzisiaj walczą o swoje prawa i, i są w tym dosyć skuteczni i dążą do nie, niezależności, no ale, ale też, też trzeba pamiętać o takich plemionach, które wyginęły całkowicie, jak Kałeskar, prawie całkowicie. Dosłownie kilka osób zostało z, tam, z tamtego czasu. Tak, ta trylogia filmowa Nostalgia za światłem, Perłowy guzik i Kordyliera snów. Trzy filmy, które opowiadają o współczesnym świecie, trochę jak Tadeusz Kantor, to znaczy poprzez lokalne staramy się dotknąć tego, co uniwersalne. Tak, tak robi Guzman. I nagle się okazuje, że te wszystkie wątki, one są ze sobą splecione, powiązane, wszystko się o siebie zazębia. Podam tylko przykład z nostalgii za światłem. Tam jest taka sytuacja, że, że pustynia Atakama to jest miejsce, gdzie Usadowionych jest kilka bardzo ważnych obserwatorów astronomicznych, dlatego, że to jest najsuchsze miejsce na świecie, w związku z czym nie gromadzą się chmury, w związku z czym jest dużo łatwiej obserwować niebo. Tam są zarówno teleskopy, jak i radioteleskopy. I to są, to są no badania no najbardziej zaawansowane, w sensie takim technicznym, jak tylko można sobie wyobrazić. A z drugiej strony są. Archeologowie, którzy przeczesują atakamę i szukają pozostałości, śladów jeszcze przed, przedkolumbijskich, tak to nazwijmy, tak? A z trzeciej strony są tak zwane mujeres de atacama, czyli kobiety z Atakamy, które szukają kości osób, które zostały zamordowane w okresie dyktatury. I których groby do dzisiaj nie są odnalezione, czyli takie spojrzenie, wielowymiarowe spojrzenie w przeszłość, czyli tą najdalszą przeszłość, prawda, bo astronomowie patrzą bardzo, bardzo daleko w przeszłość. Z drugiej strony archeologowie, a z trzeciej strony osoby doświadczone przez historię. I Guzman to w znakomity sposób łączy, tworząc rodzaj eseju filmowego, tworząc rodzaj takiego. Poematu filmowego. Jak pani mnie spytała o, o kogoś, kto jest dla mnie inspirującą postacią, to chcę powiedzieć, że to jest, to nigdy nie jest tak, że to jest jedna osoba. Dlatego, że my sami się zmieniamy. My sami, my sami konfrontujemy się z coraz to nowymi zjawiskami, albo konfrontujemy się z tymi samymi zjawiskami, ale inaczej je rozumiemy. W związku z czym to przewodnictwo, czy, czy rodzaj inspiracji, czy impulsów, które płyną od, od poszczególnych osób. To przewodnictwo też się zmienia. I tak jak dla mnie bardzo ważną osobą był Peter Brook w okresie takim formacyjnym, teatralnym, I do dzisiaj y, oczywiście bardzo, y, to jest no, niezwykła zupełnie postać. Szalenie ważna w takim aspekcie też poszukiwań duchowych. Przypomnę, Peter Brook interesował się był. Bardzo silnie zaangażowany w ruch gurdziejewowski, Mam tutaj na myśli ormiańskiego mistyka. No jego, jego, jego myśli, jego osiągnięcia są też przepracowywane przez psychologię, szczególnie w aspekcie typologii ludzkiej. Więc, więc Bruk w jakimś tam okresie. A z drugiej strony, no niezwykle ważni też myśliciele, pisarze, artyści. I tutaj mógłbym wymienić bardzo wiele różnych osób. Natomiast w ostatnim okresie daje mi do myślenia, właśnie ponieważ potrafi łączyć w sposób niebywały ten wymiar artystyczny z wymiarem poznawczym, z wymiarem takim badawczym. Taką postacią jest właśnie Patrycja Guzman, na którego nie trafiłbym, gdyby nie przypadek. A być może nie przypadek, bo w tym Chile też tam znaleźliśmy się nieprzypadkowo. To mia, ma to swoją oczywiście historię. Czyli chcę powiedzieć, że to jest rodzaj rzeki. W którą wstępujemy i dajemy się ponieść. Ta rzeka czasami przyspiesza, czasami się ma swoje odnogi. I chcę powiedzieć, że to jest coś bardzo, bardzo organicznego. To jest coś, co ja bym nazwał takim działaniem bez premedytacji. To znaczy, to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem coś tam i szukam, szukam jak teraz to, co robię, dopasować do tego, co sobie wymyśliłem. To w kwestii metodologii, nazwijmy to naukowej, również, prawda? To znaczy, strasznie mnie to dotyczy i jakoś mnie nie daje mi to spokoju, jak, jak czytam teksty, naukowe teksty, gdzie zaczyna się tekst od zacytowania kilku ważnych myślicieli. Dajmy na to: Derrida, czy Lacana, czy jeszcze kogo by tam wymienić. A potem. Zajmujemy się jakimś dziełem i próbujemy te nasze rozważania na temat tego dzieła wcisnąć w tą matrycę, którą sobie tam przyszykowaliśmy, w to łoże proku, prokustowe. No jest to coś dla mnie absolutnie nie do, nie do zaakceptowania. I to nie dlatego, że, że, że wyznaję takie ani inny zestaw wartości, tak? tylko po prostu organicznie mi to nie pasuje, organicznie mnie to boli. Jak, jak uprawia się naukę w ten sposób, jak również jak się uprawia naukę z, z założenia na stopień, tak, to znaczy jeżeli kolejne prace powstają dlatego, że muszę coś tam z siebie wypro, wydać, wyprodukować z racji tego, że no, że tak, że jest jakaś drabinka i, i tam na, po tej drabince się wspinam, a jakieś to tam B.A., M.A., Ph.D., a potem a potem habilitacja, a potem profesura, i tak dalej. Także ta, ta hierarchiczność jest również mi całkowicie obca. Ale skoro zaczęliśmy już rozmawiać o robieniu nauki po swojemu, o robieniu humanistyki po swojemu i, jakiegoś, i o jakimś sięganiu poza matrycę, to w takim razie chciałabym porozmawiać chwilę o pana najnowszej książce. Ale o okrutnym teatrze Samospaleń napisano i powiedziano już naprawdę wiele, więc ja się postaram nie powielać cudzych spostrzeżeń. Ale jednak chciałabym zapytać o taki wymiar w, a propos matrycy ransierowskim ujęciu, czyli o polityczny wymiar tej, tej publikacji względem pańskiej, i teraz nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale jakieś inne nie przychodzi mi do głowy, odezwy dotyczącej siły humanistyki, czyli tego tekstu Humanistyka przeciwko wirusom z maja zeszłego roku. Pisał pan w niej, i tu pozwolę sobie zacytować. Humanistyka winna nieustannie pracować tak w czasie pandemii, jak i poza nim nad szczepionkami na wirusy, egoizmu, etnocentryzmu, ksenofobii i nietolerancji, które, szczególnie w sprzyjających politycznie warunkach nad wyraz łatwo mutują w wirusy rasizmu, dyskryminacji i zaślepienia na krzywdę wyrządzoną innym. I okrutny teatr samospaleń ukazuje wymiar zarówno jednostkowy, o którym też już dzisiaj rozmawialiśmy, jak i wspólnotowy, tak zamanifestowanego sprzeciwu. I oczywiście analizuje je pan uwzględniając kontekst społeczny, kulturowy i historyczny w perspektywie widowiska. Ale wiele miejsca zajmują także opisy intymnych opowieści rodzinnych osób, które się na samospalenie zdecydowały. I to właśnie ta kwestia jakoś mnie osobiście najbardziej zaintrygowała. Może rozmawiałyśmy kilka tygodni temu w dwóch kropkach właśnie z Asią Bednarek o nowej humanistyce zaangażowanej. A po lekturze hmm, pańskiej książki towarzyszy mi taka refleksja. Czy to może właśnie nie to, o czym Pan napisał, to, to, co mnie w tej książce jakoś najbardziej dotykało, jakoś najbardziej mnie podrapało, czy to właśnie nie jest odpowiedź na wyzwania nowej humanistyki, czyli taka polityczność intymności? No cóż, teatr, okrutny teatr samospalnień, ta książka wyrasta oczywiście z pracy teatralnej. Znaczy nie byłoby tej książki, gdyby nie pra, praca w teatrze, no właśnie gdyby nie te dwa przedstawienia, które dotyczyły i dotykały spraw tak ekstremalnych. Ja bym się nie odważył napisać tej książki. Natomiast w teatrze dla mnie zawsze było bardzo, bardzo ważne intymne spotkanie, bliskość. Jeżeli tylko mogę, to siadam jak najbliżej sceny. Jeżeli to jest oczywiście rampa, to, to po drugiej stronie rampy, ale jeżeli to jest przestrzeń jakoś inaczej zorganizowana, to po prostu w tej rzeczywistości, żeby być blisko, żeby być częścią tego organizmu, który działa jakby sam z siebie. I to się dzieje jakby bez wysiłku. Dlatego tak bardzo ważnym w teatrze dla mnie jest bardzo ważną sprawą jest to właśnie intymność, czyli ta, ten rodzaj bliskości, bycia częścią, wręcz częścią tego, co się, co się dzieje. Czyli okrutny teatr, samospalenie jako rodzaj, praca nad tą książką, jako rodzaj takiego przedłużenia tych doświadczeń teatralnych. Celowo uciekam od tych takich szablonów odpowiedzi, bo Mógłbym bardzo łatwo się wykpić i powiedzieć, no dobrze, to zrobimy coming out i powiem, że jestem feministą, a przecież z feminizmu czerpiemy tą myśl, że wszystko co prywatne, tak czy tak publiczne, prawda? Więc, więc tak mógłbym pani odpowiedzieć, ale, ale nie, nie, ja gdzieś chcę iść własnymi ścieżkami w tej odpowiedzi. Czyli mówi Pan profesor, że potrzebna była duża doza odwagi, żeby się za tę książkę zabrać i żeby się z nią zmierzyć. Czy to był taki proces, który dojrzewał w Panu um, jakiś dłuższy czas, czy to przyszło tak po prostu i trzeba było to wziąć mm. za rogi? No tak, no za rogi. Powiem tak, że y, oczywiście w, zarówno w pracy Bruka, jak i w pracy Grotowskiego y, te wątki y, dotyczące samospalenia, one się pojawiały. I teraz tak, y, bo pani powiedziała o tym, y, o tym czym jest sam, y, ta książka. Tam jest jeszcze taki jeden element, y, bo ta, 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 ta praca jest bardzo hybrydyczna, tak? tam są bardzo różne elementy ze sobą zespolone. Jeszcze jeden z tych elementów jest to, jak artyści, jak działa sztuki, kultury, jak te osoby konfrontowały się z, taką, z takim zjawiskiem. tak? Jak, jaki rodzaj oddźwięku, jaki rodzaj echa, tego typu krańcowe zdarzenie uzyskiwało. Także to jest jak gdyby jeszcze jeden aspekt, który w tej książce się znajduje. I od tego aspektu w pewnym sensie to się zaczęło, bo no właśnie, bo u Pitera Bruka w spektaklu US i w filmie Tell Me Lies, to są lata 60' właśnie, ten motyw samospalenia jest niezwykle istotny. Wydaje mi się, że ten film, on się nie zestarzał. Dlatego teraz na zajęciach ze studentami go przepracowuję. Dlaczego? Dlatego, że tam mamy do czynienia z taką sytuacją, w tym filmie, że trwa wojna w Wietnamie, młodzi ludzie chcą w jakiś sposób wyrazić swój sprzeciw wobec tej, tej sytuacji, tej nieludzkiej, nieludzkiej opresji, jaką, jaką są poddawani Wietnamczycy. Szukają sposobów na zaangażowanie się. W jaki sposób można byłoby się zaangażować w, w wyrażenie sprzeciwu? I pomyślałem sobie, że to bardzo mocno współbrzmi. Z tym, co się w tej chwili dzieje w, w różnych miejscach na świecie, również u nas. W jaki sposób możemy się zaangażować, żeby mieć poczucie, że, że mamy jakiś rodzaj sprawczości, żeby, żeby mieć poczucie, że, że nie płyniemy tylko z nurtem, bo oczywiście płyniemy z nurtem, tak, ale czasami trzeba wiosłować pod prąd. Także ta książka się wzięła z. Tego, z tego przedstawienia Bruka i z tego filmu, a także z tego, co się pojawiło w spektaklu Jerzego Grotowskiego, spektaklu, którego ja nie widziałem na żywo, bo ostatnie powtórzenia księcia niezłomnego miały miejsce wtedy, kiedy się, kiedy się urodziłem. Te dwa zdarzenia artystyczne, one gdzieś naprowadziły mnie na ten temat. Więc u Grotowskiego ta idea samoofiarowania, Obnażenia siebie w obliczu widzów. Natomiast no właśnie, no, po, po takich spektaklach jak Tazm i Serce, ja miałem poczucie, że ten temat okrutnego teatru samospaleń, jako, jako radykalnego sposobu wyrażania niezgody, że ten temat mnie po prostu znalazł sam. Był konsekwencją pewnych, pewnych wyborów, pewnych, pewnych zainteresowań wcześniejszych. Kiedy powiedział Pan profesor o tym, że, że lubi siadać blisko, żeby być blisko rampy, to pomyślałam, czy nie miał Pan kiedyś albo nie korciło Pana kiedyś, żeby na tej rampie usiąść i z niej nie schodzić? Nie myślał Pan o zdawaniu na wydział aktorski? Nie, nie. Ja Myślę, że do tego się zupełnie nie nadaje. Wystarczy, że występuję w roli, w roli takiego performera, wykładowcy. Ja się dobrze w tym czuję, w takiej, w takiej praktyce dydaktycznej. Natomiast nie, 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 nie. myślę, że zupełnie to. Nie mam tego typu umiejętności, tak mi się wydaje. Zdawałem kiedyś do szkoły teatralnej w, w Krakowie, to już po wiedzy o teatrze, ale chciałem studiować reżyserię i to się, to się nie udało. Krystianowi Lupie nie spodobały się moje pomysły na, do Damaszku Streamberga, także. Także to się nie, nie potoczyło tą, tą drogą. No i widocznie tak musiało być. Ja na zakończenie chciałam Pana zapytać o um, takie trochę wieszczenie, co to się może teraz z teatrem pandemicznym wydarzyć, bo jak popularność Pana zdaniem streamingu, wszystkich premier, publikowania spektakli na YouTube, rejestracji um, i wszystkie te inne działania internetowe, um, jak one teatr zmienią, ale chyba jak one zmienią też naszą z teatrem relację, bo mam wrażenie, że. Że to jest chyba w jakimś, w jakimś zagrożeniu. Mogę powiedzieć, co mi podpowiada intuicja. Ona podpowiada mi to, że teatr niejedno przeszedł i, i jakoś sobie dał radę. Wielokrotnie właśnie zwiastowano jakiś kryzys teatru, jakiś upadek, a potem się okazywało, że jak feniks z popiołów, to, to zjawisko się odradzało. Wydaje mi się, że. że będzie będzie i, i, i już w zasadzie to, to, to przecież obserwujemy. Ogromna potrzeba spotkań bezpośrednich, a przecież tym właśnie jest teatr, czyli takim bezpośrednim spotkaniem. Nic z tego nie zastąpi. Wydaje mi się, że część troszkę jak z edukacją, część z tych rozwiązań zdalnych, prawda, one są. Zostaną, one się jakoś będą przydawały. I to będzie też jeszcze inny kanał y, docierania do ludzi. Y, natomiast wydaje mi się, że publiczność jest bardzo spragniona, widzowie są spragnieni bezpośredniego kontaktu i, i teatr po prostu bardzo y, szybko y, y, odrobi. No, stratę. Ta, taką stratę, taki, taki rodzaj zapaści, tak? W trakcie tej pandemii, co było rzeczywiście zupełnie niezwykłą sytuacją, to było to, że y, różne nagrania. Y, y, Zjawisk teatralnych, filmów, takich zrealizowanych, dokumentujących pracę teatralną ze sprawą pandemii, zostały udostępnione w internecie. I no bo inaczej by nie udziałały światła dziennego w ten, w ten sposób. Trzeba byłoby udać się do archiwum, tak? i, i tam, tam z nimi się skonfrontować. I tak stało się na przykład z akcją Jerzego Grotowskiego i Work Center of Jerzy Grotowskiej Thomas Richards. Ona przez pewien czas była dostępna w internecie. Akcja, którą miałem okazję widzieć na żywo kilka razy. W sensie teatralnym, w sensie takim teatralnym i parateatralnym, to była najważniejsza praca, jaką widziałem. Powrót do tej pracy upewnia mnie w tym przekonaniu, że Grotowskiemu udało się zrealizować taki rodzaj ideału, który gdzieś tam ja widzę też gdzieś daleko, daleko przed sobą, jako rodzaj horyzontu. To znaczy, żeby połączyć subtelność, z jakimś rodzajem czegoś bardzo, bardzo stanowczego i obdarzonego dużą siłą. Myślę, że takim obrazem, z którym, którym chciałbym się rozstać z, z, ze słuchaczami, też z panią, to byłby taki obraz żelaznej pięści w jedwabnej rękawiczce. To, to coś takiego. To jest taki rodzaj mm, y, horyzontu. Za ten horyzont udało się Grotowskiemu Tą pracą, y, jaką była akcja, y, zajrzeć. Także dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę, za wszystkie anegdoty i żelazne pięści w rękawiczkach. Skoro za teatr nie musimy trzymać, trzymać kciuków, bo sobie sam poradzi, to w takim razie trzymajmy za nas wszystkich, za wszystkie słuchające i za wszystkich słuchających, żebyśmy się mogli spotkać nie tylko w teatrze. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Moim gościem był Grzegorz Ziłkowski, a wysłuchaliście podcastu Dwukropek Badacz, Badaczka. Następny odcinek naszego podcastu już za dwa tygodnie. Pamiętajcie, że może. Możecie nas znaleźć na YouTubie, na Spotify, a także obserwować na Instagramie, bo tam wszystkie informacje dotyczące y, najnowszych aktualności i odcinków. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia!